nagrał. Dobra, witam wszystkich. Ja nazywam się Michał. Jestem programistą w systemie Androidowym i dzisiaj opowiem nieco o Objective-C Runtime. Czyli proszę prezentację bardzo w ogóle, jak działa język Objective-C. Coś, co, na czym nie skupiają się generalnie tutoriale, które znajdziemy w internecie. W skrócie, Runtime jest to właściwie to wszystko, co umożliwia wszelkie aspekty programowania obiektowego na naszych apkach iOS-owych i Mac-owych. No, przecież... Dobra, więc pokrótce. Jaka będzie treść prezentacji? Po pierwsze, opowiem nieco o teorii o Objective-C Runtime, jakie struktury danych są troszeczkę zaangażowane oraz jak właściwie wygląda proces message forwardingu oraz w ogóle delegowania wiadomości. Następnie skupię się na nieco bardziej praktycznych aspektach tej wiedzy, głównie poprzez pokazanie, w jaki sposób wyglądają asociacje obiektowe, czyli czasem tego zastosowania jest, jak na przykład tworzyć sobie własne pola w kategoriach. Następnie opowiem, w jaki sposób prowadzić inspekcję obiektów dynamicznie, czyli w jaki sposób wylistować sobie wszystkie pola oraz metody. Jednym z sposobów wykorzystania tego jest na przykład mapowanie obiektów z JSON-a, XML-a czy z innych formatów danych wprost do naszego modelu danych. Następnie powiem coś, co się nazywa method switching. To jest technika, która pozwala na podmianę implementacji metod dynamicznie, co pozwala nam na rozszerzanie funkcjonalności obecnego API. Dobra, zanim przejdziemy do teorii, powiedzmy sobie o dynamicznych i statycznych językach, tak? W ogóle Objective-C działa na języku C, tak? C jest językiem niedynamicznym, jest językiem statycznym. Zresztą Objective-C jest językiem dynamicznym, tak? Czyli w C mamy struktury, tak? Mamy zwykłe strukturę, nie mamy obiektów i innych rzeczy z programowania obiektowego. Zaś Objective-C na to wszystko umożliwia, tak? Czyli w dużym skrócie można powiedzieć, że Objective-C Runtime bierze nasz kod i sobie tłumaczy dynamicznie na różne struktury, które potem znajdują się nasze metody, nasze library i tak dalej. Teraz przedstawię pokrótce właśnie te wszystkie struktury danych, które są trzymane nasze obiekty. Tak, ale nie zakładajmy sobie obiekty w Objective-C, tak? Mamy publiczny interfejs, mamy nazwę klasy, mamy klasę, z której ona dziedziczy, w przypadku to będzie NSObject, czyli to pierwsza klasa, tak? I oczywiście tutaj jeszcze brakuje implementacji, jednak jest niestety nie miałem tutaj miejsca na slajdach. To jest proste na to, w jaki sposób tu widzi Objective-C Runtime, tak? To jest podstawowa struktura danych, która nam pokazuje obiekt, tak? Nie jest tego wiele. Jest jedna rzecz, która jest interesująca, właśnie to ISA, tak? Która właśnie reprezentuje klasę, tak? Tak wygląda deklaracja klasy. Jak widzimy, właściwie w klasie jest trzymane o wiele więcej danych niż w strukturze danych odpowiadającej za obiekt, tak? Są tutaj wszystkie metody, alwary. I tutaj jest jeszcze jedna rzecz interesująca, tak? Poprzednio w strukturze danych z obiektem widzieliśmy, że jest też coś z ISA, która wskazuje właściwie na klasę tego obiektu, tak? Zaś w strukturze danych odpowiadających za klasę też jest coś takiego, tak? A mianowicie ten ISA z klasy mówi nam o tak zwanej metaklasie, tak? Jeżeli spojrzymy bliżej w język Objective-C, mamy metody, które bazują na instancji, mamy metody, które bazują na klasie, tak? Czyli idąc dalej tą logiką, można sobie powiedzieć, że klasa jest również obiektem, tak? Ponieważ możemy wysyłać do niej wiadomości. Chociażby podczas wchodzenia nowych obiektów, na samym początku wysyłamy wiadomość init, alloc do klasy, aby zalokować pamięć oraz żeby zrobić inne rzeczy, o których powiem później.
żeby zobrazować to, zapomniałem sobie obrazek z dokumentacji Apple'a. I to bardzo fajnie widać, jak to wszystko wygląda. Czyli na samym dole, w tym kółeczku, mamy nasz obiekt. Jego klasa, czyli ISR, wskazuje na strukturę danych, na strukturę z klasą, tak? Super klas tej klasy wskazuje na inne klasy, tak? I to sobie idzie i wędruje aż do góry. Jednak to wędruje do pewnego momentu, ponieważ w pewnym momencie dojdziemy do NSObjectu, tak? Czyli do klasy, z której wyżej tam nic nie ma. I ta ISA będzie również wskazywać na tą samą strukturę danych, tak? Czyli nie będzie null, czyli w pewnym momencie po prostu trafimy na takie trochę zakończenie, tak? Również można zadać pytanie, ok, skoro każda struktura klas zawiera ISA i wskazuje do jakiejś tam metaklasy, tak? To co jest metaklasą metaklasy, tak? Otóż metaklasy jest NSObject, tak? Wszystkie te wskaźniki metaklas ISA wskazują właśnie na NSObject. Tak wygląda tworzenie obiektów nowych, tak? Generalnie jak podchodzimy sobie pierwszy lepszy tutorial o pisaniu łapek iOS-owych bądź makowych, no to będzie od razu powiedziane, że żeby stworzyć nową instancję obiektu, na początku musimy zrobić alloc i init i wtedy otrzymamy sobie nową instancję obiektu. Jednak przyjrzyjmy się właściwie co się dzieje dokładnie za metodą alloc, tak? Ponieważ jest to dosyć istotne. Tutaj odwołujmy się na początku do dokumentacji, tak? Dokumentacja jest bardzo ważne stwierdzenie, że metoda alloc inicjalizuje nam wskaźnik ISA, który będzie wskazywać na właściwą strukturę danych, tak? I potem również alokuje odpowiednią ilość pamięci na nasze dane i poprawnie to inicjalizuje, tak? Właśnie to jest bardzo ważne, że metoda alloc zajmuje się właśnie tymi wskaźnikami ISA, tak? Dalej zajmiemy się selektorem, tak? Generalnie tych selektorów również używa się na co dzień, jak na przykład chce się programistycznie dodać jakąś akcję na przykład do przycisku albo pochodnych kontrolek. Tam jest taka metoda addTarget, addActionForTarget, tak? I selektor jest właściwie po prostu zwykłym ciągiem znaków, który reprezentuje metodę przypisaną dynamicznie do klasy, tak? I to wygląda tak, to jest po to używane, że kiedy wysyłamy wiadomość do jakiegoś obiektu, tak? Ten obiekt ma sobie właśnie w tej strukturze danych zmapowane te wszystkie metody, które może sobie wywołać, tak? I potem szuka sobie odpowiednie metody, tak? Tak jest zadeklarowane w źródle, a w ogóle nie wspomniałem to na początku, ale w ogóle źródło runtime jest open source, tak? Jak zgooglujecie sobie Objective-C runtime, to chyba bodajże w pierwszych 5 wynikach to powinno wystąpić. Jest tam taka strona opensource.apple.com i tam to sobie można wszystko zobaczyć. Następną ważną powiedzią jest int, tak? Int jest bardzo proste, ponieważ to jest nic innego jak wskaźnik wybranej funkcji C, tak? Dlaczego używamy int, a nie po prostu tych funkcji, które tam, funkcji metod, które są sobie napisane, tak? Mianowicie te funkcje wyglądają nieco inaczej, gdy są później wywoływane, tak? One są później dynamicznie generowane z większą ilością argumentów oraz na nieco inną postać, ale o tym później. No i tak była deklaracja w źródle runtime. I teraz dochodzimy do pewnego pojęcia, ponieważ cały czas mówię o wiadomościach, a jak to nie powiedziałem, właściwie to jest wiadomość, tak? W Objective-C nie wywołujemy metod bezpośrednio, tak? Tylko wysyłamy wiadomości. To jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, ponieważ
jeżeli wysyłamy wiadomość do jakiegoś obiektu, ten obiekt niekoniecznie musi obsłużyć tę wiadomość. Albo może obsłużyć tę wiadomość nieco inaczej niż sobie zakładamy, tak? Ponieważ może być taka sytuacja, że dany obiekt nie odpowiada na jakąś tą wiadomość, tak? I potem sobie na przykład dynamicznie doda dopiero implementację tej wiadomości, którą mu wysyłamy, tak? Czyli dokładnie nam mówi, że powinniśmy wysłać wiadomości, zamiast wywołać metę, tak? Normalnie tak wygląda wiadomość, tak? Czyli z czego się składa? Na początku składa się z odbiorcy tej wiadomości, tak? Czyli z obiektu, z instancji obiektu bądź klasy, do której tę wiadomość zamierzamy wysłać. Następnie mamy właściwie treść tej wiadomości, czyli właściwie tą metodę, którą sobie zadeklarowaliśmy. Oraz argumenty, które chciałem przekazać. Generalnie runtime, to co my sobie napiszemy, czyli właśnie tą wiadomość, sobie przetłumaczę na coś takiego. Funkcja odbiorcy MSG Send właściwie zajmuje się wysyłaniem wiadomości z konkretnymi argumentami do konkretnego obiektu, tak? Czyli tak naszą wiadomość widzi runtime, tak zostanie to przekonwertowane podczas działania naszej aplikacji. Również warto wspomnieć, że są przekazywane dwa ukryte parametry, tak? Jest nam po pierwsze senda, to jest widzimy to jest selektor, tak? Oraz self. I generalnie ten pierwszy obiekt to jest selektor, który jest częścią tej wiadomości, które sobie wysłaliśmy, tak? I teraz to jest odbierający obiekt, tak? Jak wygląda krok po kroku, w jaki sposób runtime wysyła te nasze wiadomości? Więc na początku runtime sobie sprawdza, czy nie wysyłam wiadomości z nila, bo ponieważ jak wszyscy wiemy w Objective-C to jest perfekcyjnie legalne, podczas gdy na przykład w Java bądź w innych językach dostalibyśmy null pointer exception. Bądź gdy na przykład używamy już zabronionej metody garbage collection, kiedyś właśnie za czasów garbage collection były jeszcze ignorowane obiekty, tak? Następnie sprawdzamy cache, czy już wcześniej sobie nie wywołaliśmy nie wysyłaliśmy tej wiadomości, którą aktualnie wysyłamy, tak? Ponieważ w momencie, gdy wysyłamy jakąś tą wiadomość, tak? I Objective-C i ten cały runtime już zrealizuje tą wiadomość, tak? To implementacja tej metody czyli wskaźnik tej właściwej funkcji, która jest później wywołana w wyniku wysłania tej wiadomości, jest wrzucany do cache'a, tak? A więc dzieje się to dlatego, że istnieje pewne prawdopodobieństwo, właściwie duże prawdopodobieństwo, że będziemy wysyłać tę wiadomość jeszcze raz, tak? Jak na przykład mamy wysłaną wiadomość ad object do NSMutable Array, tak? No to istnieje pewne prawdopodobieństwo, że na przykład będziemy wywołać to w pensji, tak? I będziemy to wywołać dwa razy. Więc nie ma sensu szukać tego drugi raz, tak? Ale oczywiście może być taka sytuacja, że tego wcześniej nie będzie. Czyli patrzymy sobie po tej naszej strukturze danych, tej OBJC class. OBJC class, gdzie jest ten wskaźnik tej funkcji. I idziemy sobie wyżej wzdłuż tych struktur danych, tak? Ponieważ może być tak, że my sobie dziedziczymy z jakiejś tam klasy, tak? I tej metody tutaj nie będzie, tak, więc idziemy dalej, klasę wyżej, tak, sprawdzamy, możemy nadal tam nie być i idziemy nadal w górę. Aż tak znajdziemy. Ale może być taka sytuacja, że nic nie znajdziemy, tak? Czyli że tej metody po prostu nie będzie. Mamy fallback do tak zwanego message forwarding, tak? Czyli to jest to, co mówimy na początku. Dlatego to jest bardzo ważne, że mówimy o wiadomościach, ponieważ obiekty mogą w różny sposób reagować na te wiadomości, tak? Message forwarding to jest coś takiego, co runtime wywołuje, podczas gdy tej wiadomości nie znajdzie, tak? Wtedy
wywołuje tą metodę, resolve instance method, i tutaj przekazuje inwokację. To nie obiekt, który zawiera wszystko nasze wiadomości, tak? Selektor, argumenty oraz obiekt wywołujący. I na przykład możemy sobie tutaj dodać tę metodę dynamicznie, tak? Ponieważ runtime na to nam jak najbardziej pozwala. I zwracamy prostą flagę boolinowską. Jeżeli udało nam się znaleźć albo obiekt, do którego możemy przekierować tą wiadomość, albo sobie sami ją dodamy, tak? Dlatego właśnie to jest bardzo ważne, że mówimy tutaj o wiadomościach. Na przykład dobrym przykładem są albo metody, albo pola dynamiczne, tak? Ponieważ pola dynamiczne to są takie pola, które właściwie są metody, czyli getter i setter są dodawane dynamicznie do klasy, do instancji klasy. Na przykład framework core data, jestem pewien, że każdy z was tego używał, sobie w ten sposób robi, tak? Generalnie każda encja, pole każdej encji jest polem dynamicznym. Czasem ma to sens, żeby właśnie implementować ten message forwarding, tak? Ponieważ czasami podczas projektowania struktury naszych klas może to mieć sens, dlatego właśnie warto o tym pamiętać. Dobra, starszej teorii. Teraz powiedzmy sobie nieco o praktycznych zastosowaniach obiektów runtime. Jednym z bardzo fajnych zastosowań są associated objects, tak? Czyli powiązane ze sobą obiekty. Zostało to wprowadzone od macOS 10.6. I to jest po prostu zestaw funkcji, które pozwalają nam jakby dynamicznie wiązać ze sobą obiekty, tak? Jest metoda set associated object, przekazujemy dwa obiekty, które mają być ze sobą powiązane i przekazujemy również informacje dotyczące zarządzania pamięcią, tak? Czyli czy to ma być referencja silna, czy to ma być referencja słaba i tego typu rzeczy. I to wszystko zachowujemy pod kluczem, tak? Czyli to bardzo wygląda bardzo podobnie, jakbyśmy mieli po prostu zdobywać nowe pole do klasy, tak? I mamy również metody do dobrania sobie tych obiektów, tak? Czyli get associated object i dajmy po prostu klucz, pod którym sobie to wszystko zachowaliśmy wcześniej. Może teraz pokażę w ogóle, jak to działa na konkretnym przykładzie. O, to się chodziło. Dobra, więc tak. Mam sobie w tym projekcie kategorię, tak? Cel tego projektu jest dodać nowe pole. Chyba to nie widzicie na końcu. Jest okej. Całem tego jest dodać nowe pole do kategorii, tak? Normalnie wiemy, że przechowywanie alwarów jest variables w kategorii jest dobrane, tak? Nie mogę tego zrobić. Właśnie za pomocą associated object jesteśmy w stanie to pole dodawać, tak? Jeden z przykładów jest właśnie dodać tag obiektowy do widoku, tak? Bo normalnie możemy tutaj dodawać tagi, tylko że te tagi mogą być numeracje, tak? Na przykład, nie wiem, jeżeli mamy jakieś obrazki albo coś w tym stylu, to możemy sobie też dodać indeks obrazku w naszym buforze, gdzie sobie ją przechowujemy, tak? A na przykład możemy sobie dodać jakiś tam obiekt, który zachowuje jakieś tam istotne dla nas informacje, tak? Okay, więc spodziewam sobie na prosty test, tak? Który sobie to sprawdzę, tak? I to wygląda w ten sposób. Na samym początku spodziewam sobie nowa część widoku, tak? I sprawdzamy,
czy jest milion, tak? Ponieważ na tym początku powinien być milion, tak? Potem pracy przypisamy nowy obiekt do tego tagu, tak? To są zakłady, czy nie będziemy się szczycić, nie będziemy się szczycić jakieś kombinować. I teraz sprawdzamy, czy nie jest milion, tak? No, tutaj widzimy ten test przeszedł, więc działa. Czyli właściwie to zrobiliśmy, tak? Mamy, na samym początku, kiedy tworzymy nowe property, property pozwala nam precyzować się na zdolnie, gdzie to jest tego, tak? Bo normalnie jest tak, że jeżeli to nie jest precyzowane, to jest tego sprawdzenie, tak? To wystawia nam sprawdzenie. Start obejrzał tak i get obejrzał tak, tak? Generalnie sprawdziłem, że warto by przypisać właśnie edytory systemy, ponieważ w kategoriach dobrze sprefiksować te metody, tak? Ponieważ istnieje pewne prawdopodobieństwo, że wystąpi później kolizja z naszymi zależnościami, albo na przykład późniejsza wersja jakaś się zdecyduje dodać takie pole do klasy UIV, no i będzie problem, tak? Dlatego fajnie sobie to prefiksować. Okej, na samym początku, kiedy będziemy prowadzić interakcję z runtime, to musimy pamiętać o tym, żeby mamy właśnie na górę, tak? Na górę, to było od runtime, ponieważ tutaj będzie to wszystko zdefiniowane, to wszystkie funkcje, z których zamierzamy skorzystać. I tak, po prostu sprawdzamy, czy argument nam przekazany został poprawny, ponieważ w momencie, gdy przekazamy to nula, to będzie krasz, tak? Więc tutaj trzeba o tym pamiętać i przekazywać obiekty nominowe. Na samym początku procedujemy obiekt, do którego ma być przypisany nawet, czyli w tym przypadku chcemy właśnie ten widok, czyli self. Następnie procedujemy klucz, pod którym ma być ta asociacja powiązana. Następnie przekazujemy właściwie ten obiekt, który ma być zasocjowany. Oraz przekazujemy, w jaki sposób ma się zachowywać pamięć, tak? Czyli w tym wypadku po prostu chcemy, żeby była referencja silna, tak? Następnie w drugim wypadku po prostu bierzemy sobie zachowane wcześniej asocjacje. I mamy pole, tak? Zrobimy sobie, to jest kilka minut wchodzi, tak? Czyli właśnie widzimy, że to wszystko zachowuje się jak normalne pole i możemy sobie to dodawać dynamicznie. Czyli tak to działa. Dobra, wróćmy do prezentacji. Dobra, to było jedno z bardzo popularnych zastosowań, tak? Kiedy sobie zgooglujecie, to będzie bardzo częsta rekomendacja, w jaki sposób postępować, bo jeśli chcemy sobie dodawać nowe pole do kategorii. Ale chciałbym jeszcze dodać jedną rzecz o tym. Nie należy z tego korzystać zbyt często, tak? Ponieważ w momencie, gdy będziemy zbyt często korzystać z kategorii i zbyt często właśnie w ten sposób postępować, potem dla kogoś, kto będzie czytać ten kod, może być to nieczytelne, tak? Więc trzeba z tym bardzo uważać, tak? Ponieważ kiedy ktoś po prostu weźmie ten kod, tak, i będzie właśnie narojony od tych metod, tak, to może kogoś zmienić, tak? Jednak są częste przypadki, w których jak najbardziej powinniśmy tak postępować. Dobra, teraz przejdziemy do inspekcji obiektów, tak? I w jaki sposób sobie wyekstraktować te wszystkie pola, które sobie wcześniej tam zachowaliśmy. Do tego służy struktura danych, która się dzieje w obiektce property. Jest jedna bardzo prosta metoda, która nam po prostu zwraca listę wszystkich pól, które są właśnie zachowane w tej klasie. I możemy sobie po niej swobodnie iterować, tak? Jest również kolejna bardzo prosta metoda, która nam zwraca nazwę tej property. Możemy sobie tego użyć z key value coding, żeby ją ustalić dynamicznie, albo dynamicznie pobrać jej wartość, tak?
Okej, okay, teraz kolejny przykład, jak to działa. Nie ma sensu o tym opowiadać, lepiej pogadać w praktyce. Okay, kolejny obiekt, kolejny projekt. Właściwie to jest kolejny test, tak? Tutaj symulujemy sobie sytuację, w której dostajemy jakieś na przykład dane, nie wiem, z JSON-a albo z XML-a, tak? Zazwyczaj one są, one przechodzą jako klasa na dictionary, tak? Z tymi wszystkimi danymi. Wyjaśniamy na przykład, powiedzmy, wykonujemy jakieś zapytanie z jakiegoś tam serwera, tak? I on nam zwraca odpowiedź w JSON-ie, potem używamy NFJSON Serialization bądź czegoś innego, to właśnie w ten sposób dostaniemy dane. Powiedzmy, chcemy sobie stworzyć obiekty właśnie z tego JSON-a, które sobie otrzymamy, tak? Czyli mamy po prostu prosty obiekt, który zawiera, który reprezentuje jakiegoś tam człowieka, który ma imię, nazwisko i wiek. I stworzyłem sobie pewne klasy, które pozwalają zainicjalizować te wszystkie dane właśnie z tego słownika, tak? I potem sobie lecimy po kolei po tym słowniku i sprawdzamy, czy wszystko się zgadza, tak? Jest właśnie test. Testnik. Testnik. Jeszcze raz. Metoda, która nas interesuje, to jest właśnie ta, Multiple Properties, tak? Więc na samym początku sprawdźmy, co to nie robi. Na samym początku ja sobie pobieram mapę, według której mamy mapować poszczególne pola z odpowiedzi z tego przyrodzącego słownika, tak? Ponieważ może być taka sytuacja, że nazwa naszego pola może się różnić od nazwy tego pola, które przechodzi z zewnątrz, tak? Więc w tym przypadku zrobić sobie po prostu metodę, która dana subklasa powinna przesłaniać. I tutaj powinna zrobić słownik, tak? Że to pole jest równe temu polu, to pole jest równe innemu polu i tak dalej, tak? Więc tak, na samym początku iterujemy po każdej superklasie danego obiektu, ponieważ może być taka sytuacja, że będziemy chcieli zmapować jakieś property, które były w jakiejś tam superklasie, tak? I w tym wypadku będziemy mieli dane przechodzące z tego słownika, tak? Ale nie zmapujemy tego, tak? Ponieważ tego nie będzie w tej strukturze danych, tak? Tej obojętnej klasy, tak? Natomiast musimy sobie iterować. I jest bardzo prosta metoda, która pozwala nam zdobyć superklasy danej klasy, tak? Jak wywołamy self class, to zwróci nam klasę danej części obiektu i jeżeli wywołamy class, to super class, zwróci nam super klasę, tak? Czyli wybrałem jednego z rozróżnienia, tak? Oczywiście powiedziałem na samym początku, że runtime nigdy nie ma nula w tym polu, jeżeli chodzi o superklasę, tak? Rzecz to w sensie pojętnicze mogą być nula, tak? Więc tutaj jest pewien pojętnik, trzeba o tym pamiętać. Okej, więc bierzemy sobie te wszystkie pola, które deklarują do nas klasę, tak? Gdzie jest class copy property list.
To znaczy mam zwykłą tablicę C i tutaj dajemy wskaźnik do liczby tych punktów. No dobra, i potem po prostu literalnie. Potem teraz widzimy sobie te różne struktury danych na danym indeksie i widzimy sobie nazwę jako tego pola, tak? Jeżeli w kluczach, czyli tego, jeżeli w kluczach to nasza mapa, czyli nie ma tego, to sobie po prostu idziemy dalej, tak? Te propertiesy, one mają jakieś tam atrybuty, tak? Na przykład naszych dysponentów na tym to tak? Ma coś takiego jak strajk, nie tak? Czyli mówi nam, jak się zachować, że nie chodzi o zarządzanie pamięcią, że ma być inna referencja, tak? Że nie ma być, jakichś tam szczególnych zastosowań wziętych, jeżeli chodzi o wielowarstwowość. No to właśnie to, że to jest strajk, tak? I że to jest obiekt, tak? Bo to jest bardzo ważne, ponieważ możemy, to może być eksperymenty. Tutaj uprościliśmy sobie nieco sytuację, tak? Ponieważ bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie obiekty podczas mapowania, tak? W momencie, gdy wystawiona to jest wartość numeryczna wznaczenia albo liczby na nie, tak? To zazwyczaj jest to jako nasz numer, tak? Oczywiście my zaraz na tym wszystkie, na przykład to nasze pole L, to pokaza to jako primitów, tak? Jednak do uproszczenia jest tutaj, zapiszmy to sobie jako NS number, tak? I właśnie ten ciąg znaków z atrybutami właśnie mówi nam to wszystko, co jest zadeklarowane tutaj, tak? Czyli właśnie to strong, monotony, że to jest obiekt i że to jest, kraszany string, tak? I teraz to jest przykład tego ciągu znaków, tak? Jest interesuje właśnie to, tak? Czyli właśnie atrybut T. Czyli atrybut T na początku nam mówi, że to jest obiekt, tak? I to jest taka mapka, no? I ta mapka nam mówi, że to jest obiekt, tak? Następnie ten ciąg znaków nam mówi, jak to jest klasa, tak? Jest bardzo to nam potrzebne przy alokacji instancji tej klasy, tak? Czyli to jest akurat przykładowy atrybut dla NS3, tak? I dalej to pozostałe atrybuty dla właśnie jakichś pozostałych parametrów, tak? Które właśnie są istotne podczas tego mapowania, tak? Więc na początku musimy sprawdzić, czy to jest obiekt, tak? Ponieważ w momencie, gdy wymyślamy atrybuty, dostaniemy sobie coś takiego, tak? Czyli dostaniemy sobie, że to jest obiekt, tak? Że to jest elastyczny. Czyli musimy sprawdzić pierwsze trzy znaki, tak? Czy to jest obiekt i czy mamy przynajmniej trzy znaki, tak? Czy mamy przynajmniej małpkę i czy mamy te negacje, tak? I generalnie pomysł mamy czyli nawet nie jest nasze klasy, tak? Jeżeli tego nie będzie, tak? Jeżeli rozmiar tego trzeba znaków będzie za mały, no to albo mamy do czynienia z prymitywem, albo jest coś na tak, tak? Więc w tym wypadku, jeżeli jest taka operacja, to jest chyba dalej. To jest postępowanie, z którą sobie ekstrakujemy właśnie tego NS3, tak? I mamy tę naszą klasę NS3, tak? Stosujemy sobie model magicu system, tak? Czyli tworzymy sobie NS3 z tablicy karów, tak? Musimy pamiętać, żeby ponieważ sobie to są zarejestrowaliste, więc musimy to uwalać. Na gender aspekty wyglądają, ponieważ może być taka sytuacja, że przez dobrą pracę tylko po prostu nie odnajdziemy, to idziemy sobie dalej, tak? Teraz to, co tutaj się dzieje, to jest bardzo interesujące, tak? Ponieważ w naszym zakonie albo w tym innym formacie danych możemy dostać odpowiedzi słownie, tak? Czyli JSON object. Czyli w tym wypadku musimy sprawdzić, czy to możemy mapować dalej, czy nie, tak? I w przypadku, gdy mapujemy, gdy jesteśmy w stanie coś mapować dalej, tak? Czyli po prostu instalujemy to z kolejnym słownikiem, tak? I idziemy dalej. Oczywiście to jest tak postawione po prostu, tak? Ponieważ sprawdzamy tylko i wyłącznie czy dana property jest subklasą właśnie tej bar entity, tak? Tej klasy, którą sobie zdeklarowaliśmy, tak?
I czy w związku z tym możemy sobie wyobrazić tę metodę? Ponieważ gdyby to była inna klasa, to byłby problem, nie moglibyśmy tego, nie moglibyśmy tego robić. No to ja po prostu wrzucę kawałek, tak, z wikiwami kody. Dalej, tutaj jest problem, gdzie otrzymamy tablicę, tak, tablicę JSON-ową, ponieważ nie wiemy, co to jest w tablicy JSON-owej się znajduje. W Java na przykład mamy typy dynamiczne, tak? Więc bardzo przepraszam, że wspomnę na Java. Jednak to się nie powtórzy. I to byłby bardzo proste, tak? Jednak tutaj czegoś takiego nie mamy, więc wprowadziliśmy sobie pomocniczą klasę. Wprowadziliśmy sobie pomocniczą klasę. Która precyzuje, jaka jest praca dana do wszystkich rzeczy, które znalazły do naszej tablicy, oraz tego funkcjonalności, tak? To jest takie uproszczenie. Ja korzystając sobie jeszcze z tego pola, i tutaj mamy sobie tutaj tablicy, tak? Oczywiście Tutaj sobie ekstrahujemy ten obiekt, tak? Sprawdzamy, czy te klasy są kompatybilne ze sobą, tak? Ponieważ jeżeli nie będą kompatybilne i zrobimy sobie dwa literki, no to potem może być problem. Wiecie, gdy będą próbować wysłać wiadomość i wtedy będziemy mieć coś z amerykańskiego stolicy rodzinnego. Nie jestem pewien, że każdy z Was miał również z tym do czynienia. Dobra. To jest właśnie koniec tego przykładu i to jest koniec, jak to działa. Jeszcze mam jakieś pytania, bo to było trochę zmienione. Tak, pytań? Dobra. To idziemy dalej, więc chyba mam mniej czasu. I na koniec zostawiam bardzo fajny klasę, który się zmienia to służby, czyli dynamiczna zamiana implementacji metod, czyli możemy sobie stworzyć jakąś tam metodę, tak, i zamienić sobie ją w jakąś tam inną metodę, tak, i powiedzmy mamy jakąś tam metodę w jednym stringu, żeby stworzył cały ciąg znaków do górnej czcionki, tak? Ale tak naprawdę sobie stworzyć metodę, którą na przykład wiemy, automatycznie to gdzieś zapisze, tak? Albo automatycznie do nas jadę. Albo na przykład możemy sobie stworzyć widok, który automatycznie będzie dawać obramowanie do tego widoku, żeby na przykład podążyć do badania, tak? No, tutaj też trzeba uważać, żeby te historyjki nie przesadzać, tak? Generalnie takie stwierdzenie zastosowane to bardzo rzadko się stosuje, tak? Bardzo często się stosuje właśnie dla debugowania, czyli właśnie tego, co miałem z widokami. Albo w momencie, gdy na przykład stwierdzimy sobie, że nie wiem, chcemy, żeby ta metoda jakaś tam inaczej działała, tak? Więc wtedy odwołujemy się do metod fizycznych, tak? Tylko ponownie trzeba z tym bardziej uważać, ponieważ właśnie gdy będziemy się stosować za często, no to może się okazać, że późniejsze implementacje frameworków już nie będą po prostu kompatybilne z naszymi zmianami, tak? I tutaj właściwie już ostatni przykład, który chciałem pokazać. Dobra, więc tutaj jest bardzo, tutaj jest prosta sytuacja, można postawić sobie też często będziemy dawać bordery, obramowania do okolicznych widoków, tak? Jak to będzie taki, tak?
Czyli mamy obrazowane gości w świecie, tak? Również tutaj. Żeby nie było zaszczepione, że tam sobie dodałem ten hotel pozbędowy, to na to wszystko, tak? To właśnie wygląda w ten sposób, właśnie w internecie pozbędowy, tak? Jakby do tego przyjemnienia. Jak to zrobiliśmy? Zrobiliśmy to poprzez parę fotokamera, które nam się zawierały. Wybraliśmy sobie naszą implementację metod. I dynamicznie poddaliśmy sobie implementację tych metod, tak? Ta metoda Class Method pozwala nam właśnie na wzięcie tego wskaźnika funkcji, tego wskaźnika tej metody, tak? To wskazujemy instancję metody, selektor, po którym mieści się dana metoda, tak? I wywołujemy to extension implementation, tak? I bardzo proste. Jednak jest bardzo istotna rzecz, która się dzieje tutaj, tak? A mianowicie to. Z tego może wynikać, że będzie jakaś wyskoczona funkcja, tak? No to jest bardzo proste, tak? To jest przyzwyczaj innych stron, tak? I to też jest przyzwyczaj innych stron, tak? Jednak w momencie, gdy my będziemy wywołać tę metodę, tamta metoda się będzie zamalana, tak? Przyzwyczaj innych stron będzie zamalana przez innych stron, tak? Ale to, że generalnie poprzez zamianki tych implementacji nie chcemy kompletnie przesunąć tę metodę, ale chcemy dodać kontakt do tej funkcjonalności, tak? Czyli chcemy wziąć ten rezultat, który powstał w grupie nacjonalności tego widoku, tak? I po prostu chcemy nas bandera, tak? I tyle. Czyli właściwie tworzymy sobie nowe obiektywy, które tego grupy po prostu wytworzyliśmy, i po prostu wydajemy obrębowanie w innej jazdy. Oczywiście będę się kusić, czy to wydaje podejście do wydawania obrębowania, jednak aby uprościć wszystko, zostać to już w ten sposób. I to samo się zrobić z większych wkładów, tak? Ponieważ to jest tam wywołane w naszym wniosku, że stworzymy widać w importu z blizera, tak? Musimy w ten sposób to musimy tym również zapoznać kontakt na zjawisko. Osoba stara, tak? Z tym drugim? Brak pytań. Dobra, idziemy dalej. Okej, Rafał, oczywiście chciałem przepraszać, że trzeba z tym bardzo szybko. Byłem mało czasu, a dużo rzeczy do omówienia. I liznęliśmy sobie właściwie człowiek góry modelowej, którym jest Objective-C Runtime. Postarałem się omówić podstawowe struktury danych, w jaki sposób Runtime sobie widzi to, co my sobie stworzymy dynamicznie. I dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo chętnie na nie powiem teraz, bądź będę tutaj podczas reszty konferencji, więc jeżeli ktoś by chciał sobie, jeżeli ktoś chciałby wbić piwo ze mną, bądź... Dziękuję.